Raków Częstochowa chce poczynić kolejny krok na drodze rozwoju częstochowskiej piłki nożnej. Jest już niemal przesądzone, że od nowego roku szkolnego powoła do życia Szkołę Mistrzostwa Sportowego. Koordynatorem projektu jest trener Maciej Strożek. Jesteśmy już, powiedzmy, na etapie finalizowania otwarcia Szkoły Mistrzostwa Sportowego i będziemy chcieli tą szkołę uruchomić od 1 września 2017 roku. Będzie to szkoła, która będzie mieścić się w budynku Liceum Dąbrowskiego, jednak działać zupełnie osobno jako Szkoła Mistrzostwa Sportowego Raków Częstochowa S.A. Kto stoi za tą inicjatywą? Za inicjatywą stoi klub. Generalnie wszelkie starania rozpoczęliśmy we wrześniu. Przy przychylności władz miasta udało nam się pewne ruchy poczynić. Teraz czekamy już na ostateczną decyzję. Mamy nadzieję, że ona będzie jak najbardziej pozytywna i wtedy już z pełną parą wystartujemy z naborem do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego. To jest wzór na jakichś innych klubach, czy tutaj jest to działanie autorskie na Rakowie? Generalnie jest to kontynuacja projektu, który parę lat temu stworzyliśmy tutaj na Rakowie pod tytułem Szkoła z Ekstraklasą, gdzie otworzyliśmy dwa gimnazja z oddziałami sportowymi i teraz jest to kolejny etap rozbudowy tego projektu, czyli tworzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego dla nie tylko zawodników z Rakowa, ale z całego regionu, którzy będą dzięki temu mogli i uczyć się i rozwijać swoją pasję, czyli grę w piłkę nożną. Celem jest, aby piłka nożna stała się tym sportem numer jeden w Częstochowie? Może nie numer jeden, tylko chcemy jak najbardziej zwiększyć ofertę dla tych dzieciaków, które grają w piłkę nie tylko w naszym klubie, ale w innych klubach, bo sami wiemy, że zainteresowanie piłką nożną w ostatnim czasie jest bardzo duże. Dlatego chcemy ułatwić wszystkim młodym chłopcom to, aby mogli grać w piłkę, ale nie, żeby to nie odbywało się kosztem ich wykształcenia i edukacji. Jakichś formalności jeszcze brakuje do dopełnienia, aby tę klasę powołać? Generalnie jedynie co, to jeszcze decyzji prezydenta miasta, ale myślę, że będzie przychylność władz miasta do tak fajnej inicjatywy. Pełna nazwa szkoły będzie brzmieć Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego RKS Raków Częstochowa S.A.